Witam, 24 marzec. Tak wyglądają papryki wysiane. 11 lutego. Wszystkie wyglądają identycznie, poza może tą jak na razie. U tej odmiany o nazwie Murasaki, chyba purple, przybarwiają się listki na fioletowo. A pozostałe identyczne, zielone. Papryka słoniowa z moich nasion. Flamingo podpisane mam jako Ania. Pozostałe trzy. Murasaki purple. Skrót nos. Corbacci. Również. Blot. Również. Piękne będą owoce, ale przyjdzie jeszcze nam długo poczekać na to. A tu 3 marca siane papryka gigant, taka cieniutka, długa, wąska, czerwona. Z papryki o długości 43 cm pobrane nasionka. Tu natomiast te trzy doniczki od sprzedawcy chorwackiego Croatian Seeds Story. Papryka Red Batty, niewielkie owoce, mniejsze niż pięść. W zeszłym roku nie dały rady dojrzeć, perypetie były z wysiewami. W efekcie prawie nic nie miałam ze swoich sadzonek. 20 lutego wysiane ta odmiana, ta również 20 lutego. O, i to jest warte kupienia w tym sklepie chorwackim. Red Giant nazywa się. Cztery nasionka wysiane, bo tyle mi zostało z zeszłego sezonu. Cztery wykiełkowały i z zeszłego sezonu zostało mi jedno, jedyne nasiono i całe szczęście, że wykiełkowało. Wspaniała papryka. Giant Aconcagua, 3 marca wysiana. Te dwie papryki, raz i dwa, te dwie odmiany, niezwykle wielkie mają owoce, naprawdę czadowe. W fazie zielonej jedliśmy je chrupiące, no bo zabrakło czasu, listopad był, mrozy przyszły. A w tym miejscu są papryki przesadzone. Ponad tydzień temu popikowane Amanda, odmiana Ania, podpisane. I dalej. Cztery nasionka wykiełkowały z pięciu, bo tyle było w opakowaniu, takiejże odmiany Candy Cane Red. O owocach bardzo kolorowych, pasiastych. I jeszcze papryka mynawka 11 lutego siana i też około 1,5 tygodnia temu pikowana. I to byłyby wszystkie odmiany, które mam. No jeszcze gdzieś ktoś mi dał siewki pomarańczowej, długiej, słodkiej, ale to gdzieś jest w innym miejscu, nie będę teraz pędziła. To na tyle. Jak się nic więcej nie wydarzy złego po drodze, to szansa jest na fajne plony. Nareszcie. Po kilku latach prób uzyskania dużej ilości papryk, może ten sezon będzie przełomowym. Cóż, ja tu wzięłam flamingo. Pozdrawiam.